było dynamiczne, ta noga na progu nie zapracowała tak dobrze. W tym momencie po skoku na odległość 75 metrów zajmuje miejsce czwarte, a wygrywa chociażby z Chinką Peng, która skoczyła 7 metrów dalej, co pokazuje, że te wyniki i odległości osiągane przez zawodniczki nie zawsze przekładają się na zajmowaną lokatę. Trzeba zawsze patrzeć na te przeliczniki. To w tym konkursie jest bardzo ważne. No widzą Państwo w tej chwili, co się dzieje na zeskoku. Boczny, tylny wiatr, nie dość, że niebezpieczny, to jeszcze utrudniający zadanie zawodniczkom. Tak, chciałem zwrócić uwagę na amplitudę przy tych dodawanych i odejmowanych punktach. Najwyższa rekompensata Indraczkowej właśnie 14,8, natomiast największe odjęcie zanotowała Ania Twardosz, 8,8, no ale to są ponad 23 punkty różnicy w punktach dodanych i odjętych. Paige Jones tymczasem, reprezentantka Stanów Zjednoczonych, też w próbie około 80-metrowej. Podczas jej skoku ten wiatr nieco ucichł, chociaż dodane 9,5 punktu. Tutaj wygląda to całkiem płynnie, ale mimo wszystko no, nogi były tutaj trochę pod sobą, hamowała prędkość w locie, nie była w stanie rozpędzać tego skoku do samego końca, ale odległość całkiem dobra. 80,5 metra daje w tym momencie miejsce za Nicole Konderną, miejsce trzecie. A przed Anią Twardosz różnica między Amerykanką a Polką to 8 dziesiątych. Czas na Emily Toradce, a więc reprezentantkę Szwajcarii, zielone światełko. Mirante Pesz, więc każdy korytarz, każdą przerwę w tym intensywnym wietrze stara się wykorzystać i bardzo dobrze. To nieco usprawni nam rywalizację. Toradca niziutko, niziutko, no i też odległość około 80 metrów. Zerkamy oczywiście na wiatr. Ten ponad metr na sekundę. Dodanych 13,6, a po, drodzy Państwo, jeszcze drobnej modyfikacji nawet 15,4. Noty za styl 3,16, dwie po 15,5 punktu. I to tak będzie dosyć wysoka lokata. No właśnie, na drugim miejscu reprezentantka Szwajcarii pobiegła, że skoczyła 3 metry bliżej od Konderli i 4 metry bliżej od prowadzącej Niemki Bema. Różnica między Niemką a Szwajcarką to raptem 1,5 punktu. Teraz koleżanka z reprezentacji Emily Toradcy, Sina Arnett. My wciąż czekamy na awans Pauliny Cieślar. Ona jest pierwsza w kolejce oczekujących, ale ona skakała z drugim numerem. Wtedy te warunki były dużo spokojniejsze. Odjęte 0,6 punktu od noty Pauliny Cieślar z odległością 78,5 metra. Zobaczymy, jak skoczy Sina Arnett, zastawiona za nartami, ale ten skok na pewno nie da awansu Paulinie Cieślar, da za to awans Sinie Arnett. Awans i być może prowadzenie. Odległość wymagana to było 84 metry. Szwajcarka uzyskała 1,85 m. Biorąc pod uwagę dotychczasową rywalizację, stosunkowo niezłe noty po 16,16,5, do tego bonifikata 7,4. Tak jest, Arnett wychodzi nam na prowadzenie równo o 2 punkty, a więc w przeliczeniu punktów na metry, o metr przed Lie Beme. A kto następny? Ano Chinka Wang. Wczoraj Chinki skakały bardzo dobrze, zresztą to nie niespodzianka, widzieliśmy no już w zeszłym sezonie spory postęp tej reprezentacji, szczególnie kobiecej. No system wprowadzony właśnie w Chinach przez Mikę Kojonkowskiego, system szkolenia, przynosi efekty. Czekamy, jak jeszcze panowie tutaj poziomem powoli zaczną do pań dorastać. Ale myślę, że dojdziemy do tego, ponieważ no już dobrych parę lat temu zaczęła się praca u podstaw chińskich skoków narciarskich. Wówczas jeszcze dzieci autobusem przyjeżdżali, dwoma autobusami do Planicy, żeby skakać na nartach i widać tego efekty w kobiecych skokach, choć ten skok tego nie potwierdza, no ale będziemy jeszcze mieli Chinki w tym konkursie, chociażby Kim Yu, która wczoraj zajęła miejsce piąte, tymczasem Wang 74 metry. I to może być awans dla Pauliny, 74 metry, 4,7 dodane, widzieliśmy to lądowanie, bardzo brzydkie, stąd noty nawet 13-punktowe, no i patrzymy, która będzie Chinka na 15 miejscu, a więc będą punkty dla Pauliny Cieślar. No 3 Polki w czołowej 30, to już nieźle. Pola Bełtowska na awans już raczej tutaj. To jest czwarta w kolejce. Tak, to już raczej nie, zwłaszcza że coraz lepsze zawodniczki na belce startowej. Doświadczona Finka Julia Kykkänen.
Najlepszy jej sezon Pucharu Świata to w ten 2016-17. Wówczas zgromadziła 229 punktów. Oj, tutaj problemy przy odjeździe, pługowanie na igielicie. Na szczęście tutaj narty się wypięły, więc tak, nie doszło do groźnej sytuacji. Pługowanie na igielicie jest często właśnie dość niebezpieczne, bo te narty się lubią rozjeżdżać. Trzeba bardzo pilnować, żeby się właśnie nie rozjechały, bo może się to skończyć nawet kontuzją. Mówi się czasem, że najgorsze kontuzje zdarzają się właśnie tam na trawie, jeśli ktoś nie umie dobrze opanować nart, ale widzimy, no jeszcze tutaj był drobny spad, a ona już narty do pługu. Nie najbardziej, nie jest to odpowiednie zachowanie, nie powinno się raczej tak robić. Julia Kekkonen, 80 metrów, miejsce piąte. No i tutaj oczywiście mała poprawka. Fakt faktem, że Mika Kojonkowski już od 2 lat mniej więcej nie pracuje z chińską reprezentacją, no ale to właśnie on nakreślił system szkolenia, którym cały czas te chińskie skoki podążają. Ta praca u podstaw, o której wspominał Wiktor, to jest właśnie pomysł Miki Kojonkowskiego, ale to też pokazuje, jak człowiek może w trakcie swojej pracy, nawet w momencie, gdy już przestaje pełnić funkcję trenera, odcisnąć swoje piętno. No i niestety bardzo niechętnie dzielą się informacjami Chińczycy, to wszystko owiane pewną tajemnicą, nie mogą zbyt wiele mówić, jak wygląda ta praca, no ale my przecież podglądamy ich tutaj, oni trenują w Europie, startują w Europie podczas zawodów, no przecież muszą przejść te wszystkie etapy, FISCA, Puchar Kontynentalny, droga do Pucharu Świata nie jest najłatwiejszą drogą. W kobiecych skokach narciarskich to zadanie jest nieco łatwiejsze, ponieważ no na ten moment poziom kobiecych skoków jeszcze nie jest tak wysoko jak w przypadku męskich, gdzie ten poziom jest naprawdę bardzo wyżyłowany. Ciężko jest dojść do tego najwyższego poziomu, zwłaszcza gdy w zawodach FISCA startuje nawet 90 kilku zawodników na skoczniach, gdzie różnice pomiędzy jednym zawodnikiem
ostatnie. Ale ten wiatr znów zaczyna się wzmagać, szczególnie w środkowej fazie. To jest teraz ten najsłabszy punkt, biorąc pod uwagę cały obiekt. Ale co nas cieszy za progiem? No, chciałem powiedzieć, że praktycznie cisza, bo przez chwilę wiatr nawet nie przekraczający pół metra na sekundę, ale jednak stan na tyle się pogorszył, że Mia Jima została wycofana z belki startowej. Przez moment tam nawet 4 metry na sekundę ponad się pokazały. To jest też dość częsty widok tutaj na 60 metrze. Często zdarza się również tak, że na całym zeskoku jest w porządku, nie ma dużego wiatru, tylko na 60 metrze jest mocny podmuch i w tym momencie zobaczymy, chyba się uspokaja troszkę. Tak, widzimy, że poniżej 2 metrów na sekundę, ale nie mieści się jeszcze ten wiatr w wyznaczonym korytarzu. No może teraz, a nie, po raz kolejny znak stop pojawił się w tej dolnej fazie. No więc zaczyna nam się robić podobna sytuacja jak w trakcie drugiej serii konkursu mężczyzn. Widzimy właśnie podgląd na komputery sędziowskie. Tak to widzą sędziowie, tak to też widzą trenerzy. No i widzimy, że teraz te warunki są naprawdę idealne wręcz do skakania, jeśli chodzi o kierunek wiatru. Jeśli chodzi o moc, to sytuacja już się prezentuje nieco gorzej. I cały czas mocno pada. To też nie jest korzystna sytuacja dla zawodniczek, które już są za kontrolą. One nie mogą mieć już na sobie peleryn, muszą czekać. No ale ten wiatr nie jest taki mocny, ale nie mieści się po prostu w korytarzu. Gdyby ten korytarz był troszkę inaczej ustawiony, to na pewno byłaby tutaj szansa na oddanie skoku, ale korytarz zależy z pewnością od belki startowej, jaką wyznaczyło jury. W tym momencie jesteśmy na 12 stopniu. Jestem przekonany, że gdyby z tej, no to już troszkę mocniej, gdyby z tej belki przy tym wietrze ruszyła na przykład, powiedzmy, Nika Kriżnar. Co no się dzieje wówczas, w torach, zerknijmy. Ulewa. Dodatkowo właśnie tutaj czasami, kiedy jest słońce na tej skoczni, to te zraszacze rozbiegu nie działają dobrze, działają nieco słabiej. A w przypadku, kiedy jest deszcz, to od razu poprawiają się też prędkości na progu, więc to na pewno sprzyja dobrym i dalekim skokom. No i tak zaczynam nieśmiało myśleć, że zawodniczki oj mocno muszą się przyłożyć do tej pierwszej próby, bo kto wie, czy ta pierwsza próba nie będzie jednocześnie próbą decydującą. Jest to bardzo prawdopodobny scenariusz, no nawet na zawodach niższej rangi też tak się dzieje po prostu. Kiedy wieje za mocny wiatr, sędziowie chcą rozegrać jedną serię. Oczywiście nie kosztem zdrowia zawodników, bezpieczeństwo jest tutaj najważniejsze. Zmiana belki startowej tymczasem, schodzimy o 2 poziomy, tak, na belkę numer 10, a więc teoretycznie, sugerując się decyzją sędziów, te korzystne warunki cały czas się utrzymują. Na starcie więc będą punkty dodane 9 i 9 dziesiątych. I prawdopodobnie oznacza to zmianę korytarza, więc no myślę, że możemy się spodziewać już niedługo zielonego światła dla Chinki Xiaoli, która startowała również w Courchevel, tam zajęła 21 miejsce oraz 23 we wczorajszym konkursie, miejsce 15. No, a więc jeśli będzie miała dobry podmuch, to na pewno też będzie w stanie tutaj odlecieć, żeby wyprzedzić swoją koleżankę z reprezentacji, która skoczyła 94 metry. Ona musiałaby skoczyć 85,5 metra w tym momencie. No ale wiaterek znów się niestety odwrócił, wzmaga się wiatr tylni, Mia Jima niziutko nad zeskokiem, czy będzie odległość? No jest nieźle, 84, może maksymalnie 5 metrów. Da to miejsce oczywiście w czołówce. To ja przepraszam, jeszcze dodam, że mówiłem o Chince Xiaoli, o tych miejscach w Courchevel. Oczywiście to była Ringo Mia Jima, ale tutaj też oczywiście mogliśmy się spodziewać dalekiego skoku. No i niestety obniżenie rozbiegu i warunki znowu się pogorszyły. Zobaczymy, czy sędziowie zdecydują się, aby tabelka wróciła na 12 w tej chwili. Nie. Cisza wręcz. Cały czas 10 platforma startowa, również przy okazji próby Katry Komar. Ale znów niestety wiatr daje o sobie znać, szczególnie teraz w tej górnej części, zaraz za progiem. Ale z pozoru wydają się to naprawdę niezbyt mocne podmuchy, nie przekraczające
nie przekraczające nigdzie 2 metrów na sekundę. Tak, to nie są mocne podmuchy, ale znowu to, o czym mówiłem, zmiana korytarza. Zmieniliśmy belkę i no, trzeba po prostu wrócić z tą belką na 12 rozbieg, ale co? O, jest ten dźwięk, to pikanie oznacza zmianę belki. Mamy tę informację, jest 12 belka startowa. Ale szpech Ringo Miyajimy. No tak, no to się zdarza po prostu. Warunki to jest coś, na co nie mamy po prostu wpływu. No, jury podjęło decyzję po to, żeby właśnie te korytarze zmienić, żeby zawodniczki mogły ruszać przy tym wietrze pod narty, bo dość długo on się utrzymywał, no ale natychmiastowo ten wiatr się odwrócił. Pamiętamy mniej więcej 1,5 roku temu taki słynny konkurs lotów narciarskich na Mamucie w Oberstdorfie. Nie wiem, czy pamiętasz, że co chwila była tam zmieniana belka startowa. Chyba organizatorzy pobili wszelkie rekordy. Teraz tyle jest konkursów ze zmianą belek, z tańcem belkami, że ciężko już się połapać. Katra Komar już w powietrzu, trochę spóźniony skok, ale ładna pozycja w locie, około 85 metrów uzyskała. No i będzie miała punkty dodane i to całkiem sporo, za chwilkę poczekamy, tak, nawet jeszcze to wszystko się zmieniło na jej korzyść. 0,8 metra na sekundę wiatru z tyłu, będzie bonifikata, 9,5 punktu, odległość 85 metrów, noty za styl 16, 15,5 punktu, co to da? Ano daje miejsce drugie ze stratą 3,4 punktu do cały czas prowadzącej Chinki Li. A teraz Daniela Haralambi, a więc można powiedzieć, że pionierka, jeśli chodzi o rumuńskie skoki narciarskie. Bardzo mocny wiatr w tym momencie w plecy, co widzimy na wykresie, ponad 2 metry na sekundę. No widać, że już szarpane tempo tej rywalizacji. Ponad 3 nawet przez moment. No, Haralambi, myślę, za 30 sekund siedzi na belce startowej, zostało jeszcze 0,5 minuty. Jeśli w tym czasie się nie uspokoi, to Haralambie nie ruszy. W tym sezonie letnim każdy możliwy konkurs oceniany ma za sobą. W Courchevel startowała z całkiem dobrym skutkiem, 17 i 18 miejsce w Zakopanem podczas Igrzysk Europejskich. 2 miejsca w 3. dziesiątce, natomiast wczoraj zajęła miejsce 11, a więc na pewno ma tutaj apetyt na 1. dziesiątkę. W tych warunkach byłoby to bardzo trudne, dlatego belkę startową opuszcza Daniela Haralambie. No to zobaczymy, czy będziemy czekać, czy jednak sędziowie zdecydują się jeszcze na korektę najazdu, chociaż teraz tego charakterystycznego dźwięku nie słyszeliśmy. No, nic tylko współczuć Haralambi, która jest coraz bardziej przemoknięta. Ale ponownie udało się zasiąść na belce startowej. Wiatr mieści się w korytarzu. Mirante Pesz powinien to wykorzystać. To właśnie robi. No i już 25. zawodniczka na liście startowej rusza do boju. Około 89 metrów musi uzyskać, aby objąć prowadzenie. No i skacze nieco powyżej 85. Teraz 87 pokazuje komputer, że musiała uzyskać. Uzyskała dokładnie to odległość, 87 metrów, równo metry na sekundę z tyłu, dodatkowo 12 punktów do jej noty, sędziowie 3, 16,5 noty, 2 szesnastki, no i niewykluczone, że Haralambi będzie liderką. Tak się dzieje, 105 punktów nota reprezentantki Rumunii, o 4,1 punktu wyprzedza Li. Teraz Ajda Kosniek, wczoraj 10. Zawodniczka z rocznika 2007. Wiatr w tym momencie mocno w plecy, będzie bardzo ciężko odlecieć. Zobaczymy, sędziowie może jeszcze chwilkę poczekają. Wstrzymana na ten moment czerwone światło. No i skocznia płonie po raz kolejny. Ale skocznia płonie kojarzy mi się przede wszystkim z konkursami na skoczni do lotów w Harachowie. Tam pamiętam, jak te wskaźniki wręcz wariowały. Skocznia bardzo lotna. No mieliśmy między innymi przedskoczków z Polski, których bardzo podziwiam. Skocznia w Harachowie słynie również z tego, że tam lata się bardzo, bardzo wysoko. Jest to skocznia starego typu, obecnie już popadająca w ruinę nie jest. Tak, popadająca w ruinę, dlatego no, na ten moment zawody Pucharu Świata, ani żadne inne w ogóle skoki nie są tam oddawane. Na dole 5,5 metra na sekundę, 6, to jest bardzo mocny wiatr.
No liczymy, że się zaraz uspokoi. To, co też mówiliśmy podczas konkursu mężczyzn w studio, że tutaj czasem jest taka sytuacja, że na dole, tam gdzie stoją kibice, ten mocny wiatr jest mocno odczuwalny, a na zeskoku wieje trochę słabiej. I wydaje się, że w tej chwili na dole wieje dość mocno właśnie, a na górze trochę słabiej, ale i tak mocno, więc nie jest to zbyt pocieszające. Będziemy na pewno musieli chwilę poczekać, bo na wielu wskaźnikach ten wiatr wieje po prostu zbyt mocno. 36 zawodniczek na liście startowej, a więc zostało już tylko 11 skoków do zamknięcia dzisiejszej rywalizacji. Interesuje nas oczywiście oprócz wyników Polek to, co będzie na samym końcu. Mniej więcej od numeru 27. Seyfarth, Kobayashi, Ichinoe, Liu, Iwasa, Strait, Preutz, Lutit, Takanashi, Krishnar, a więc są to przecież nazwiska, które nie tylko wczoraj odgrywały znaczącą rolę w rywalizacji, odgrywały również w Courchevel, odgrywały również w trakcie zimowego Pucharu Świata, chociaż wiemy, że kilku nazwisk tutaj brakuje, między innymi zdobywczyni kryształowej kuli Austriaczki Pinkelnik, nie ma innej Austriaczki, też Marity Kramer, nie ma Norweżek Maren Lundby czy Anna Odinström. No nie ma szans. Nie ma szans w tym momencie na zgodę na start Słowenka. 30 sekund już na tym pomarańczowym świetle, ale wydaje się, że za moment znowu to światło zmieni kolor na czerwony, tak jak czerwone są wskaźniki wzdłuż zeskoku. Niestety, ale wydaje mi się, że jeśli chwilkę poczekamy, no to będzie za moment jakieś okienko pogodowe. Chociaż, żeby ta jedna seria doszła do skutku. Na to tutaj liczymy, jak Polki. Polki na 9. miejscu, Nicole Konderla w tej chwili, a więc no, nie będzie to miejsce najlepsze, typu 14 czy 13. A ja mam tutaj taką ciekawostkę statystyczną a propos Pauliny Cieślar, która zapunktuje po raz pierwszy w życiu w zawodach najwyższej rangi. Na naszych ekranach klasyfikacja po 25 z 36 skoków. Na miejscu 9 Nicole Konderla, jeszcze 12 Ania Twardosz i właśnie 19 Paulina Cieślar. To są zawodniczki pewne punktów w dzisiejszym konkursie. Drodzy Państwo, Paulina Cieślar jest 6. Polką, która punktuje w zawodach najwyższej rangi za Magdą Pałasz, Kingą Rajdą, Kamilą Karpiel, Anną Twardosz i Nicole Konderlą. No już od paru lat skoki kobiet się rozwijają, niestety. No nie są jeszcze na pewno na tym poziomie, na którym kibice by chcieli, aby były. No chcemy wszyscy przeżywać wspaniałe emocje po walce o najwyższe miejsca, ale to jest proces, który no prawdopodobnie jeszcze trochę potrwa. Liczymy na to, że Harald Rodlauer wraz ze Stefanem Hulą odmienią oblicze tych kobiecych skoków narciarskich w Polsce. Jest to na pewno trener, jakiego moglibyśmy sobie tylko wymarzyć chyba jeszcze w zeszłym sezonie, a tymczasem jeden z najlepszych fachowców od żeńskich skoków narciarskich przyszedł do nas, do Polski. Mamy przedskoczka, to co Państwo słyszą. A więc wiatr się uspokoił, Maćku, spójrz na wstążki, widać, że chyba za moment znowu będziemy ruszać. Akurat wstążka, na którą ja spojrzałem, jest dosyć mocno wychylona. A to trzeba spojrzeć nieco wyżej, wyżej jest dobrze. Optymistyczne podejście Wiktora. Nie, bardzo jest, mi się to podoba. Naprawdę jest dobrze, jest spokojnie. Za chwilę powinna ruszyć Ajda Kosniek. No, chyba jeszcze jeden przedskoczek przed nami. Przynajmniej to sugeruje nam komputer. To jest wyświetlona jeszcze odległość. Tak, 71 metrów. A już, tak. Ajda Kosniek, reprezentantka Słowenii, już na belce. Ale znów ten wiatr zaczyna nam wykraczać poza przyjęte korytarze. Widzimy to na tej grafice w lewym górnym rogu. No i tutaj mamy znów potwierdzenie. Cała skocznia na czerwono i podmuchy do blisko 3 metrów na sekundę. Wiatr z jednego kierunku. Ten wiatr akurat nie jest niebezpieczny, bo nie jest tak bardzo mocny. No 2,5 metra to może trochę za mocno, ale pozostałe wskaźniki, no już w tym momencie jakby na złość ten wiatr mi zrobił, do 3 metrów na sekundę nawet wzrosło, ale jeśli ten wiatr wynosi 2 metry na sekundę, powiedzmy, ale wieje z jednego kierunku, no to nie jest on niebezpieczny, tylko na tyle utrudnia zadanie zawodniczkom, że z tej 12 belki startowej ciężko będzie cokolwiek zrobić. Mniej więcej przy skoku 18 zawodniczki
Wiedziałem, że ten konkurs przebiega sprawniej niż można było zakładać. No i można powiedzieć, powinienem ugryźć się w język, bo wychodzi po raz kolejny przekleństwo komentatora. A tak, nie można chyba zapeszać. Ja też powiedziałem, że ten wiatr nie jest taki zły i w tym momencie ten wiatr zrobił się jeszcze mocniejszy. No natomiast jeśli belka powędrowałaby w tym momencie w górę, nad czym być może sędziowie się zastanawiają, no to byłaby szansa, aby kontynuować ten konkurs. Tak mi się przynajmniej wydaje, jeszcze niewiele do końca, tak jak powiedziałeś, 11 zawodniczek do zakończenia pierwszej serii. Myślę, że możemy coraz odważniej mówić, że konkursu, no bo 45 minut trwa ta pierwsza seria, a niestety końca nie widać. No zobaczymy, zobaczymy. Decyzja na pewno tutaj należy do jury. Jest, a nie, to myślałem, że to jest to piknięcie, które oznacza zmianę rozbiegu, ale to oznaczało, że wyciąg rusza ponownie. No widzimy, mocno, mocno powiewa, zrywa się ten wiatr co jakiś czas na obiekcie Skalite. A troszeczkę słabiej pada, przynajmniej odnoszę takie wrażenia, więc no właśnie, ta prawidłowość się sprawdza, że im mocniej pada, tym słabiej wieje. No i to jest niestety potwierdzenie. Skocznia zamknięta, znaki stop. Skakać się zwyczajnie w takich warunkach nie da. Ale szacunek dla tych kibiców, którzy wytrwali. Dzisiaj naprawdę dużą dawkę cierpliwości muszą mieć w sobie, aby wytrzymać te dwa konkursy. No przecież i lało, i wiało. Te konkursy są przerywane. Bardzo trudny konkurs na pewno do oglądania dla kibiców. Posłuchajmy, co po swojej próbie miała do powiedzenia Pola Bełtowska. Trudna pierwsza seria w Szczyrku. Pola Bełtowska, jak ty oceniasz swój skok? No oceniam go tak bardzo mocno średnio. Niestety nie poszło po mojej myśli. Myślałam, że jednak będzie inaczej to wyglądało, no ale niestety może kolejny nie ten dzień. No dobrze, a pod względem technicznym, co jest dzisiaj twoją największą zagwozdką? Co jest dla ciebie największym wyzwaniem? No to dojazd, żeby był idealnie aktywny. No może idealnie nigdy nie będzie, ale żeby ta aktywność jednak była. Dobrze, powiedz nam coś o swojej codzienności, no bo jesteś zawodniczką z Zakopanego. Większa grupa polskich skoczkiń jest z Beskidów, stąd. Czy ty musisz dużo dojeżdżać do tej grupy? Jak na co dzień wyglądają twoje treningi? No to trenuję normalnie w Zakopanem z trenerem Marcinem Bachledą. Jest jakby dołączony do nas do Zakopanego. No i jak jest trener tutaj w Szczyrku czy w Zakopanem, no to wtedy dojeżdżam tutaj, ale tak to trenuję normalnie na miejscu. A jak współpracuje ci się z duetem Harald Rodlauer-Stefan Hula? Bardzo dobrze, jest to zgrany team, więc idzie dobrze. No zbliża się chyba teraz czas lekkiej przerwy dla was. Czy masz w planach jakieś wakacje? Nie, jeszcze nie. Może w listopadzie się uda. Okej, dużo dobrego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Słyszeliśmy, że na razie nasze zawodniczki zadowolone ze współpracy z nowymi szkoleniowcami i to dobrze wróży. Zdecydowanie tak. I w ogóle o Poli Bełtowskiej można powiedzieć, że jest naprawdę bardzo sympatyczną zawodniczką z dużym potencjałem. 16-letnia skoczkini, która no ma jeszcze przed sobą na pewno wiele lat treningów. Na to liczę, że będzie wciąż poprawiała swoje umiejętności, bo jej skoki wyglądają coraz lepiej z roku na rok, także praca, praca i jeszcze raz praca mogą doprowadzić Pole i inne zawodniczki naszej kadry do sporych sukcesów w przyszłości. Mamy młode zawodniczki, startują w tych zawodach. Dla najmłodszych również są kategorie dziewczynka przy okazji Orlen Cup Kids. Tam również dziewczynki startują zarówno z Polski, jak i ze Słowacji. Także tam są młode adeptki skoków narciarskich, które będą chciały iść w ślady Tamary Mesikowej. Tamara Mesikowa no na ten moment jeszcze nie jest wybitną zawodniczką, ale ona też jest młoda i też ma przed sobą jeszcze parę lat treningu. Widzimy tych najwytrwalszych kibiców, którzy dotrwali do konkursu kobiecego. Ruszył przedskoczek. Tak, obserwując kibiców zarówno podczas konkursu męskiego, jak i tego kobiecego, powiem ci, że wpadłem na pomysł alternatywnej nazwy tej niedzielnej rywalizacji w Szczyrku. Umbrella Party.
No tak, rzeczywiście, bez parasolki tutaj ciężko, chociaż można mieć peleryny, tak jak słoweńscy szkoleniowcy, którzy przed chwilą na naszych ekranach, ale jeśli spojrzymy tu rzeczywiście z góry na kibiców, no to trochę parasolek tam widać, cały dzień ulewa, wiatr już jest... Nie chcę tego mówić, nie chcę zapeszać. Więc przemilczmy. Ajda Kosnik niech usiądzie na belce startowej. Czekamy na zielone światełko od Birana Tepesza. To zapłonęło szybciej niż mogliśmy się spodziewać. No i niech Kosnik wreszcie rusza do walki. Do 3 razy sztuka i to w jej przypadku jak najbardziej się sprawdziło. Zobaczymy, jak wytrzyma tę próbę nerwów Słoweńk. No nie wytrzymała jednak najlepiej. Próba zdecydowanie poniżej granicy 80 metra. Na usprawiedliwienie możemy powiedzieć parę słów o wietrze. Znowu ponad metr na sekundę. Bonifikata 15,5 punktu. 76,5 metra przy notach za styl po 15, 15,5 punktu. Da oczywiście punkty. Ale nie będzie tych punktów jakoś dużo. Tak, na miejscu 14 Słowenka, między innymi za Nicole Konderlą czy Anią Twardosz. No nie była ta próba najlepsza, na pewno sporo błędów, do tego wiatr nie ułatwił zadania Słowence, znowu chwila oczekiwania, ten wiatr jak widzimy na naszych ekranach jest dość mocny, znowu chwilkę będziemy musieli poczekać na Julianę Seyfarth. A więc ostatnia dziesiątka listy startowej. A więc nie ma przerwy technicznej, bo są przerwy atmosferyczne co jakiś czas. Niestety tak ten konkurs wygląda. Oby udało się tylko przeprowadzić do końca tę serię. Ja myślę, nie zapeszam, nie będę tutaj zapeszał. Po prostu poczekajmy, aż wiatr znowu się uspokoi i umożliwi skoki ostatniej dziesiątki zawodniczek. Tak, zerkam w naszą prawą stronę i niestety z tej strony wygląda to coraz gorzej. Przed chwilką te góry jeszcze w miarę odsłonięte. Niestety teraz coraz bardziej to wszystko przymglone. Zmiana belki startowej. Wjeżdżamy na pozycję numer 14, a więc teraz dla odmiany zawodniczki na samym starcie będą mieć punkty odejmowane. Ale oczywiście przynajmniej zwiększą się nieco prędkości najazdowe. 9,9 punktu z tej racji na minusie kolejne zawodniczki. Trochę zwlekali sędziowie z tą decyzją, ale cieszymy się, że w końcu została podjęta, bo wydaje mi się, że no jest to po prostu słuszna decyzja. Należało to chyba zrobić i za chwilę spodziewamy się Seyfarth na belce startowej. No, zmienić belkę to jedno, teraz jeszcze wstrzelić się w korytarz to druga sprawa. No widzimy te wstążeczki, niestety niemiłosiernie sponiewierane przez wiatr. Też widzimy po okolicznych drzewach, że nie wygląda to najlepiej. Góry spowite mgłą, bardzo częsty widok w Beskidach. Chyba od zawsze, już od pierwszych zapisów w kronikach, opisywane były te góry jako często zamglone, nawet kiedy nie pada tutaj, bardzo często pojawiają się mgły. Kibice zaniepokojeni sytuacją na skoczni w oczekiwaniu na najlepszą dziesiątkę zawodniczek. Pozdrawiamy oczywiście, bo tutaj kolejni kibice, którzy z sympatią machają do kamer. To Oliver Beme, ten pan z oklejoną reklamami bluzą. Oj, nie mogą się nam sędziowie zdecydować. Wracamy na 12 belkę startową. A więc to, co mówiłem o odjęciu 9,9 punktów, już możemy włożyć między bajki. I ponownie nieco ponad 81,5 metra najazdu do progu. Zobaczymy, jaki będzie skutek tej decyzji. Już wchodzi na belkę Seyfarth, jest pomarańczowe. A więc możemy mieć coraz większe nadzieje, że za chwilkę Niemka odda swój skok. Możemy mieć je jeszcze większe, biorąc pod uwagę lewy górny róg naszego ekranu. A jeszcze teraz możemy je spełnić w momencie, kiedy Miran Tepesz zapalił zielone światło. Jeszcze 3 sekundy ma Niemka, żeby wystartować. Widać, że wyczekała, ile się tylko dało. 85, 86 metrów, aby objąć prowadzenie. Seyfarth po wietrzu, oj, oj, oj.
kompletnie nieudana próba reprezentantki Niemiec rozkłada bezradnie ręce, jakby sygnalizując, co ja mogłam w tych warunkach więcej zdziałać. Popatrzmy, 71 metrów. Już miała złe warunki zaraz za progiem. No po prostu nie miała tutaj szans, żeby odlecieć. Natychmiastowo przyciągnęło ją do ziemi. No trochę dla mnie, szczerze mówiąc, niezrozumiała ta decyzja, że najpierw tabelka została podniesiona, a potem znowu sędziowie wrócili do 12 rozbiegu. No w tych warunkach z tej 14 też na pewno bardzo trudno by było skoczyć. Zejfart totalnie bezradny. I nie będzie. Na sekundę w tym momencie w plecy. I nie będzie punktów, bo jest 23 w gronie 27 skaczących. Tym samym Katarina Elmauer z punktami, pierwszą najczęściej oczekujących Amerykanka Masiuga, druga Niemka Zejfart. Niesamowite rzeczy, zapaliło się pomarańczowe światełko dla kolejnej zawodniczek, a więc Yuki Kobayashi. A teraz będziemy mieć ponownie tę azjatycką koalicję, dwie Japonki po sobie, później Chinka i jeszcze jedna Japonka. Tak to będzie wyglądało. Yuka Kobayashi, 90 metrów do pobicia. No i skacze w te okolice reprezentantka Japonii, a więc wydaje się, że są spore szanse, żeby przy jej nazwisku za chwilkę wyświetliła się jedynka. Równe 90 metrów. Pojawiła się 17 w nocie za styl, a więc jak na razie zdecydowanie najlepiej oceniona reprezentantka Japonii. 0,6 metra na sekundę wiatru z tyłu. 7,2 dodane do noty. Czy to da prowadzenie? Tak jest. Kobayashi na czele o 2,2 punktu przed Danielą Haranambi. Bardzo ładny skok ósmej zawodniczki wczorajszego konkursu i wygląda na to, że jest duża szansa na poprawę wczorajszego rezultatu. A teraz Kurumi Ichinoe. Ona wczoraj była siódma, więc też na pewno chce pokusić się tutaj o to, aby poprawić ten rezultat. Warunki dobre. Jest zielone światło i oglądamy skok Japonki. Wysoko wyszła z progu, trochę zastawiona w pierwszym momencie, nie przeleciała tutaj za szybko tej pierwszej fazy, nie było w efekcie prędkości w dolnej części ze skoku. Jej odległość to 87 metrów, patrzymy na wskaźniki, dodane 13 punktów, a więc może to być nawet prowadzenie, chociaż niskie tutaj noty za styl, 16 i 16,5 punktu. Te noty, które będą zaliczone, to 1,16 i 2 razy 16,5. Drugie miejsce o 1,2 punktu za swoją koleżanką z reprezentacji Yuką Kobayashi. A więc Japonki tak parami ustawiają się jak na razie w tabeli. Pierwsza, druga Kobayashi i Chino, a później na 7., 8. miejscu Miyajima oraz Sakurai. Reprezentantka Chin. No i tutaj naprawdę możemy spodziewać się dobrego skoku, jeśli oczywiście tylko warunki będą w miarę sprzyjać. 94 metry, aby objąć prowadzenie. Liu nieźle płynnie to wyglądało na progu, no i gdzieś tam w okolice 90 metra Chinka dofrunęła. 93,5 musiała skoczyć, tej odległości oczywiście nie ma, jest metrów 90. Bonifikata nie tak duża, bo tylko 3,8 z racji niesprzyjających warunków. Dwie noty 16, dwie 15,5, jedna 16,5. Te skrajne oczywiście odpadną. Co to da w tym momencie reprezentantce Chin? Miejsce w szeroko pojętej czołówce na pewno, tylko które dokładnie miejsce? Czwarte dla Chinki Liuza Kobayashi, Ichinoe oraz Danielo Haralambi, a więc biorąc pod uwagę, że zostało już tylko 7 zawodniczek, na pewno Haralambi zamelduje nam się w czołowej dziesiątce. Jeszcze powiedzmy, że pierwszej serii, ale być może konkurs. Jest, a tymczasem Haruka Iwasa, już zielone światło, wczoraj 9, w Courchevel 6, ale ten skok trochę spóźniony, ale bardzo ładnie tutaj sobie poradziła Japonka. W tym momencie informacja, że dodane będzie miała 5,5 punktu, nie za dużo, poprawa, 4,2 punktu. Mimo spóźnionego skoku była w stanie tutaj odlecieć, ta noga pracowała na progu, przez co była w stanie dostać się nad narty, które to da miejsce, wysokie noty, miejsce drugie, a więc 3 Japonki w tym momencie na prowadzeniu. Punkt za Yuką Kobayashi jest Haruka Iwasa. Na nabelce startowej Kanadyjka Strait. 22-letnia zawodniczka, która już
prezentowała nam się ładnych parę razy w zawodach najwyższej rangi. Zobaczymy, jak teraz sobie poradzi. Ano wylądowała między 85 a 90 metrem, a więc myślę, że jakieś 87, może 88 maksymalnie. 87,5 metra, tyle zmierzono Kanadyjce straight, ale znów wzmógł się wiatr ponad metr z tyłu, 12,8 i wychodzi na prowadzenia, więc brawo. Tak, no przesądził tutaj ten bonus za wiatr, miała bardzo trudne warunki, zwłaszcza tam na progu, więc wielkie brawa dla tej drugiej z Kanadyjek. Pierwsze podium, pamiętam, oglądałem na żywo, miałem tę wielką przyjemność w Hinterzarten. No i Abigail Straight to jest na pewno zawodniczka, która w przyszłości, myślę, będzie się wciąż liczyć wśród najlepszych kobiet Pucharu Świata. A liczyć się też, myślę, że będzie Dika Preutz. 89 metrów, aby Słoweńka w tym momencie objęła prowadzenie. Niezłe płynne wyjście z progu, agresywny lot i proszę, powyżej 90 metrów, a więc Preutzówna wciąż udowadnia swoją klasę sportową. W tym momencie komputer pokazuje, że będzie miała dodane 12,4 punktu z racji ponad metra na sekundę z tyłu. Odległość 92,5 metra. Najwyższe jak na razie noty za styl po 17,17,5 punktu. Preutz wczoraj czwarta, teraz obejmuje prowadzenie, no i nota 121,8 punktu. No i w najgorszym razie czwarta będzie, ale może będzie wreszcie zmiana w tej konfiguracji podium, a więc Lutit, Takanashi oraz Krishdar. Tylko te trzy zawodniczki już nam zostały na liście startowej. Uff. Ale znowu niestety kłopoty z wiatrem. Miejmy nadzieję, że to za moment przejdzie. Już tylko trzy zawodniczki, a nie mamy jeszcze skoku na punkt konstrukcyjny. Może teraz. Lutit wczoraj w pierwszym skoku 102 metry. Janko Cwiter już wypuścił swoją zawodniczkę. Teraz te warunki jakby się pogarszały, płasko w pierwszej fazie, oj, no i to nie jest dobry skok reprezentantki Kanady, no ale hola hola, drodzy Państwo, jak za chwilkę powiem Wam pewną liczbę, myślę, że nie uwierzycie, 19,6 punktu będzie miała dodane z racji niesprzyjających warunków, a nawet 24, blisko 1,7 m wiatru z tyłu skoczni, 90 metrów to i tak skok, który daje jej drugie miejsce, a to oznacza, że skład podium nam się zmienia. Jeśli zawody zostaną zakończone po pierwszej serii, ale na to oczywiście wygląda. Tutaj miała problemy przez ten tylny wiatr, dostała podmuch z tyłu zaraz za progiem, te narty wyszły płasko, a wręcz trochę w dół, przez co wystraszyła się, troszkę odchyliła do tyłu i ten skok już nie wyglądał tak ładnie w locie, ale mimo wszystko była w stanie tutaj skoczyć 90 metrów, uporać się z tymi trudnymi warunkami, dlatego wielkie, wielkie brawa należą się dla Aleksandry Lutit. I my widzimy, że te warunki wciąż nie są dobre. Wciąż sędziowie czekają na poprawę, bowiem za moment Sara Takanashi, która wczoraj 96 metrów i 100,5 metra. Czy doczekamy się skoku na punkt konstrukcyjny? Milan Tepesz głowi się nad tym, kiedy będzie można zapalić zielone światło. Wiatr się uspokoił, bowiem mocniejszy deszcz w tym momencie. No zobaczmy. Jest zielone światło od Tepesza, no i Sara Takanashi rusza do boju. 94,5, aby objąć prowadzenie. Czekamy na pierwszą próbę powyżej punktu konstrukcyjnego, powyżej 95 metrów, no ale nie będzie to raczej udziałem Sary Takanashi, minimalnie przed tą czerwoną linią wyznaczającą właśnie punktka lądowała Japonka. Poczekajmy na dokładny pomiar odległości, jak to wyglądało. 93 metry Sary Takanashi, 86 metra na sekundę z tyłu skoczni, 10,3 w związku z tym na plusie, noty 16, 15,5 punktu, nie wyprzedzi Niki Preutz, będzie dopiero trzecia, a więc Takanashi przegrywa nawet z Aleksandrią Lutit, a więc jedno wiemy, że tę pierwszą serię wygra Słoweńka, wiemy też, że ta Słoweńka będzie miała na imię Nika, tylko czy będzie to Nika Krishdar, czy Nika Preutz? Widzimy w tym momencie, jaka ulewa. Pan Wojciech Malina, od wielu lat starter podczas zawodów w Beskidach z parasolem nad Niką Krishdar.
pomaga, aby ten kombinezon nie przesiąknął za bardzo wodą, nie był zbyt ciężki, żeby ten materiał też nie tracił swoich właściwości. Jest zielone światło od Birana Tepesza, więc wypuszcza Tepesz swoją rodaczkę. Pytanie, czy trudnych nie na skazanie. W bardzo trudnych warunkach. Czy będzie w stanie Nika Krishnar pokonać te trudne warunki? I czy będzie w stanie powalczyć o czwartą wiktorię z rzędu? Krishnar w powietrzu? Nie, nie tym razem. A więc za blisko zdecydowanie, chociaż poczekajmy, czy to jednak nie będzie rekompensata ratunkowa. 0,7 punktów. Poczekaj, i chyba będzie pierwszy. Tak, bo 88,5 musiała skoczyć, w związku z tym 86,5. I co z tego, że niskie noty po 16,5 punktu? Krishnar raczej Dike Preutz wyprzedzi. Tak, będzie chyba czwarte zwycięstwo z rzędu, jeśli w tym momencie ten konkurs zostanie zakończony. Dika Krishnar o 3,4 wygrywa tę pierwszą serię przed Diką Preutz. Na miejscu trzecim Kanadyjka Aleksandria Liutit. Strata 6,3 punktu, ale dalej te różnice już ponad 10. 10,9 traci czwarta Takanashi, 17,9 piąta Strait, czy równych 18 punktów szósta Yuka Kobayashi. Niezwykle trudny to był konkurs, zarówno dla sędziów, jak i dla zawodniczek. Na początku mieliśmy nawet wiatr pod narty, później, jak my to mówimy, totalna kosa w plecy. Widzieliśmy przed chwilą ożywioną dyskusję na wieży trenerskiej. Jernej Damian, były skoczek słoweński, dyskutował z trenerami. Na pewno zastanawiają się, czy jest sens, aby przeprowadzać tę drugą rundę. Pierwsza była kolosalnie trudna. W tym momencie ten wiatr bardzo mocny w plecy. Przed nami wyniki tego bardzo trudnego konkursu, tej na razie pierwszej serii. Jeszcze żaden oficjalny komunikat się nie pojawił, ani w systemie, do którego mamy dostęp, ani tym bardziej na ekranach monitorów. Cały czas te wyniki uznane jako rezultaty pierwszej serii. Reprezentantki Polski na 18. miejscu Nicole Konderla, 21. Anna Twardosz oraz na 29. miejscu Paulina Cieślar. Dostajemy informację, że ta druga seria planowana, więc tymczasem oddajemy głos do studia i słyszymy się za kilka minut.